Do sądu rejonowego w Suwałkach trafił akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi S. 20-latek został oskarżony o to, że w połowie stycznia bieżącego roku, używając przedmiotu przypominającego pistolet, zmuszał nastoletnią dziewczynę do tego, by wbrew własnej woli poszła z nim do jego mieszkania. Przebieg zdarzenia był niezwykle dramatyczny dla zaledwie 14-letniej dziewczynki. 14 stycznia bieżącego roku w Suwałkach na ulicy 1 Maja zmuszał Weronikę W., 14-letnią dziewczynę, do określonego zachowania się, a to zmuszanie polegało na tym, że przyłożył dla niej do brzucha przedmiot przypominający pistolet, a następnie ten przedmiot przyłożył jej do głowy, przycisnął ją ramieniem i prowadził ją w kierunku miejsca swojego zamieszkania. Choć kodeks karny za takie przestępstwo przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności, w tym przypadku sąd może zaostrzyć karę, nawet o połowę. Okazuje się bowiem, że Mateusz S. działał w warunkach recydywy. Sprawa napaści na nastolatkę odbiła się w mediach szerokim echem. Mateusz S. wkrótce po zatrzymaniu został wypuszczony na wolność. Miał jedynie stawiać się na policji w ramach tak zwanego dozoru. Okazało się jednak, że zniknął. Wydano za nim list gończy i dość szybko ustalono miejsce jego pobytu i zatrzymano go. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wówczas wobec Mateusza S. areszt tymczasowy, w którym aktualnie oskarżony przebywa.